Jaya Charyadava, Jaya Śrīla Prabhupāda. Jest to 15. płyta, 97. ścieżka. The following is a class. Jest to wykład ze Śrīmad Bhagavatam. Kanto pierwszy, rozdział 16, tekst 20. Dany przez Jego Boską Miłość A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda. Nagrany 10 lipca 1974 roku w Los Angeles. Nitaj tłumaczenie. Ja utraciłem moje trzy nogi i teraz stoję jedynie na jednej. Czy rozpaczasz z powodu mojego stanu egzystencji? Czy jesteś w wielkim niepokoju, ponieważ tacy niewdzięcznicy jedzący mięso eksploatują cię? Czy jest ci przykro, że półbogowie zostali teraz pozbawieni swojego udziału w ofiarach ofiarowanych, ponieważ żadne ofiary już teraz nie są spełniane? Czy jesteś zasmucona, że żywej z powodu żywych istot, z powodu ich cierpień, że są pod wpływem głodu i suszy? To są symptomy tej Kali-Jugi. Pierwszą rzeczą jest, że ja utraciłem moje trzy nogi. Teraz stoję jedynie na jednej. Obecnie w Kali-Judze praktycznie nie ma religii. Byk jest reprezentantem ceremonii religijnych. Dlatego on mówi, że teraz straciłem moje trzy nogi. Stoję jedynie na jednej. W Satya Yudza ludzie byli bardzo religijni. W pełni. Cztery części pełne były. Dwa parajudze. Jedna część była utracona. Jedynie trzy części były. Później Treta Yuga, Satya. Satya Treta, później dwa para. Ale w Kali-Yudze jedna część religijności to również się zmniejsza. To jest jeden z symptomów. Innym symptomem jest, że jesteście w wielkim niepokoju, ponieważ tacy niegodziwcy jedzący mięso będą cię eksploatować. Niegodziwcy jedzący mięso, oni będą jeść krowy i byki. To jest przepowiedziane w tym wersecie. Śrimad Bhagavatam było napisane 5000 lat temu. W tym czasie przepowiednia jest, że w Kali-Judze jedzący mięso będą niegodziwcami i szczególnie będą jeść krowy i byki. Co jest to, że nie przestrzegają prawa i przestrzegają prawa? Przestrzegający prawa znaczy ci, którzy jedzą według reguł religijnych, tak seks zgodnie z prawem. W Bhagavad Gita jest powiedziane: życie seksualne, które nie jest niedozwolone, zgodne z regulującymi zasadami literatury wedyjskiej, tym rodzajem życia seksualnego, Krishna mówi, ja tym nie jestem. To znaczy, to jest pobożne. To nie jest grzeszne. Niedozwolone życie seksualne jest grzeszne. Ale małżeństwo jest również jedną z funkcji religijności. Tak jak spełniamy tą ceremonię małżeńską z ofiarą ogniową, mantrami.
To jest legalizowanie, podobnie. Jedzenie mięsa również. Przede wszystkim osoby pierwszej klasy, osoby drugiej klasy i osoby trzeciej klasy, znaczy Brahmin, Kshatriya i Vaishya, oni nie byli zainteresowani jedzeniem mięsa. Jedynie osoby czwartej klasy i piątej klasy, oni mieli pozwolenie, czy jedli mięso. Nikt nie miał pozwolenia. Ale pierwsza klasa, osoby drugiej klasy, one mają takie zrozumienie. Oni dobrowolnie to porzucili, rozsądek. Ale trzeciej, czwartej, piątej klasy, oni tego nie robili. Aż do czwartej klasy, oni również byli posłuszni temu. A od osób piątej klasy, oni są nazywani panchama. Są bardzo nieregularni. Oni nie dbają o jakiekolwiek reguły i zasady, czy jakiekolwiek pisma. Oni robią cokolwiek chcą piątej klasy. Więc co jest legalnego w jedzeniu mięsa? Legalne jedzenie mięsa jest, że ty ofiarowujesz zwierzę przed boginią, bóstwem Kali, boginią Kali. I jest tak wiele reguł i zasad. I według tych regulujących zasad ktoś ma pozwolenie jedzenia mięsa. Nie, że utrzymuje wielkie, wielkie rzeźnie i kupuje od rzeźni i je mięso. To jest nielegalne. Teraz czasami chrześcijanie, oni mówią, że Pan Jezus Chrystus niekiedy jadł ryby. Czy tak nie jest? Ale on mógł tak zrobić. Jedną rzeczą jest, że Chrystus jest potężny w pewnych okolicznościach. Nawet jeśli on jadł jakieś ryby, to nie jest błędem dla niego. W pismach to jest powiedziane, ci, którzy są bardzo potężni, jeśli czasami robią coś, co jest zakazane dla zwykłej osoby, to jest szczególna sytuacja. Ale nawet jeśli przyjmiesz, że Chrystus jadł ryby, dlatego powinniśmy jeść mięso i utrzymywać wielkie, wielkie rzeźnie. Chociaż w Biblii jest wyraźnie powiedziane, nie powinieneś zabijać. To nie jest chrześcijaństwo. To jest sprzeczne, łamanie reguł i zasad chrześcijaństwa. Faktycznie ktoś nie powinien zabijać, ale pod jakimś naciskiem, czy w pewnych warunkach, jeśli jest taka potrzeba, to jest inna rzecz. Ale ogólnie nikt nie powinien zabijać. Tutaj jest wymienione, że czy ty jesteś w wielkim smutku, ponieważ to znaczy, że od tego czasu zaczęła się Kali Yuga. Jak te cztery zasady takich nieprawnych czynności, niedozwolony seks, jedzenie mięsa, hazard i intoksykacja, jest na to pozwolenie, tak wolna droga, to jest Kali Yuga. W tym wieku, w tej Kali Yudze, jest to bardzo, bardzo trudno dla osób, które są zainteresowane samorealizacją, aby pozostać wolnymi od grzesznych czynności. To jest bardzo, bardzo trudne. Maja, czy wpływ natury, szczególnie w tym wieku, jest to bardzo, bardzo silne. I większość ludzi dlatego ma skłonności do tego grzesznego życia, niedozwolonego seksu, jedzenia mięsa, hazardu i intoksykacji.
Ale osoby zainteresowane samorealizacją, one powinny dobrowolnie porzucić te grzeszne czynności. Wtedy ich ofiary będą powstrzymane. Półbogowie, oni nie otrzymają swoich udziałów. To jest inne. Dawniej ludzie zwykli ofiarować, spełnić wielkie ofiary. Tony ziarna, tony gi było ofiarowane w ofierze ogniowej. I tam nie było braku czegokolwiek. Tam nie było braku. Jeśli spełniasz rytuały zgodnie z systemem wedyjskim, tam nie będzie żadnych braków. Tak jak podatnik. Jeśli unika płacenia podatków, wtedy, to jest prosty przykład, wtedy rząd nie będzie miał pieniędzy, aby zarządzać państwem wspaniale. Ktoś nie powinien unikać płacenia podatków. Podobnie, jak to jest wskazane w literaturze wedyjskiej. Każdy pracuje bardzo ciężko. To jest nazywane karma dziwana. Karmi. Karmi, gyani, jogini i baktowie. Są cztery klasy osób. Karmi oznacza ci, którzy pracują dzień i noc niezwykle ciężko, aby otrzymać jakieś materialne korzyści, tak żeby mogli cieszyć się przyjemnością zmysłową. To jest nazywane karmi. Karmi również. Nie tylko oni chcą cieszyć się w tym życiu, w następnym życiu również oni chcą udać się na planety niebios. Tak jak tego ranka rozmawialiśmy, że martwe ciało w Egipcie i w jakichś innych miejscach, oni trzymają ciało, żeby ich ciało udało się na planety niebios i żeby mógł się cieszyć. Ale to jasno jest cielesna koncepcja życia. Rozsądna osoba będzie widzieć, że to ciało leży tam. Więc kiedy on uda się na planety niebios? Jeśli on weźmie tam ciało, wtedy coś uda się na planety niebios. Wtedy będziesz musiał przyjąć duszę. Inaczej, jak możesz mówić, że on udał się do niebios czy gdzieś? Nie. Jeśli myślisz, że on znaczy to ciało, ciało jest, jak to może udać się do niebios? Wtedy musisz przyjąć, że żywa istota, która jest w ciele, on udał się do niebios. To jest rozsądne. To znaczy, że ty musisz przyjąć następne narodziny. Jeśli myślisz, że on udał się do niebios, wtedy on może udać się również do piekła. Ponieważ jeśli dusza jest, tak odchodzi z ciała, teraz zgodnie z jego karmą, to jest właściwa filozofia. To jest filozofia buddyjska. Krishna mówi, musisz zmienić to ciało, tak jak zmieniłeś już wiele razy. Podobnie po śmierci również otrzymasz inne ciało. Jest to prawdą, że tam jest dusza. I dusza zmienia ciała. I dlatego kwestia piekła i niebios, czy czegoś innego może się pojawić. To jest rozsądne. Nie, że ciało uda się do niebios. Nie, nie. To jest głupota. Każdy może, jakakolwiek osoba z rozumem może zrozumieć, gdzie ciało udało się. Ono zgniło tam. Ofiara jest potrzebna. Ludzkie życie jest przeznaczone do spełniania ofiary. W Bhagavad Gita jest wyraźnie powiedziane.
Karma oznacza czynności. Muszą być czynności. To nie jest tak, ponieważ jesteśmy zainteresowani samorealizacją, zniesieniem duszy do świata duchowego. To nie oznacza, że powinniśmy być bezczynni i leniwi. Nie. Nie możesz być bezczynny i leniwy, ponieważ jeśli stanie się bezczynny i leniwy, ty nie możesz nawet utrzymać swojego ciała. Jest taka rada w Bhagavad Gita. Musisz stać się zajęty i aktywny. To jest potrzebne. Nawet jeśli chcesz udać się do niebios, wtedy również musisz stać się zajęty i aktywny. Jeśli chcesz wrócić z powrotem do domu do Boga, to również będzie potrzebowało Twoich czynności i aktywności. I jeśli chcesz pozostać tutaj w tym świecie materialnym, do tego również jest potrzebne. Czynności nie możesz zatrzymać, ale my musimy rozpatrzeć cechę czynności. Cecha czynności jest bhakti. Musisz pracować. Nie możesz pozostać bezczynny czy leniwy. Musisz pracować. Krishna radzi w Bhagavad Gita, że pracuj dla mnie. To jest inteligencja. To jest życie. Cokolwiek robisz, każdy musi coś robić. Krishna mówi, tak, musisz pracować, ale pracuj dla mnie. Tak jak Arjuna miał radę, on jest wojownikiem, on zwykł walczyć. Jego zajęciem jest, kiedy jest niebezpieczeństwo, on musi walczyć. Kshatriya. Czynnością kshatriya jest coś takiego. Arjuna miał radę, że walcz dla mnie. Nie dla swojego zadowolenia zmysłów. Ten rodzaj walki i wojny, na to nie ma pozwolenia. Jedynie dla zadowolenia Najwyższego Pana ty możesz walczyć. Jakiekolwiek pole czynności, jeśli działamy dla Kryszny, to jest nazywane jagią, ofiarą. Ofiara oznacza działanie dla zadowolenia Najwyższej Osoby Boga, czy Najwyższego Autorytetu. Tak jak dobry obywatel. Dobry obywatel oznacza kogoś, kto działa dokładnie według regulujących praw. On jest dobrym obywatelem. Nawet w zwykłym kierowaniu samochodem, jeśli dokładnie przestrzegasz reguł i zasad tej jazdy po ulicach, jeśli zatrzymujesz się, kiedy jest czerwone światło, jeśli ruszasz, kiedy jest zielone światło, jeśli nie wjeżdżasz na lewą stronę, jeśli przestrzegasz tych reguł i zasad, wtedy tam nie ma kwestii, że stanie się przestępcą. Ale wkrótce, jak nie przestrzegasz tego, natychmiast jesteś przestępcą. Ty otrzymasz taki mandat. Dlatego uregulowane życie oznacza, to jest życie religijne, kiedy wypełniasz swoje zawodowe obowiązki zgodnie z prawem. Są prawa państwowe i są również prawa boskie. Faktycznie powinniśmy wypełniać boskie prawa. Prawo państwowe jest drugorzędne. To jest legalne, inaczej nielegalne. Ale na nieszczęście całe państwo w obecnej chwili, oni są również nielegalni. Dlatego, co z obywatelami? Oni są również nielegalni. I ponieważ obydwoje z nich są nielegalni, ci nielegalni, te działania będą spełnione. Tak wiele rzeźni jest utrzymywanych. A ludzie jedzą mięso nielegalnie i zostają podlegli grzesznym czynnościom. Jest tutaj ostrzeżenie. Czytaj znaczenie, nitaj. Z postępem wieku Kali, cztery rzeczy szczególnie, długość życia, łaska, moc
i moralne i religijne zasady stopniowo się zmniejszą. To są symptomy Kali Yugi. Posiadamy nasze praktyczne doświadczenie. Kiedy pierwszy raz przybyłem do Nowego Jorku, jeden chłopiec, Nelson, powiedział mi, że tutaj, nawet przed tobą, jeśli ktoś będzie zabijany, nikt nie będzie dbał o to. Byłem zdziwiony. Jak to coś takiego może istnieć? Czy to jest prawda? Ty mówiłeś tak, wielbiciel, tak. Po prostu zobaczcie, to jest przepowiedziane. Że moralne czy religijne zasady stopniowo się zmniejszą. Z postępem tego wieku Kali, cztery rzeczy praktycznie zwane długość życia, każdy wie. Faktycznie standard życia w tym wieku jest 100 lat. Ale nie, kto żyje 100 lat? Stopniowo to się zmniejsza. I to zmniejszy się tak bardzo. Ja wiele razy mówiłem, że w końcu Kali Yugi, czy w środku Kali Yugi, długość życia ludzi będzie 20-30 lat. Teraz to jest 60, 70 czy 50. To tak trwa, ale stopniowo to się zmniejszy. To jest stwierdzone tutaj. I pamięć również się zmniejszy. Zmniejszyła. Dawniej ludzie mieli taką ostrą pamięć, że raz po usłyszeniu od mistrza duchowego on pamiętał, on nie zapominał, więc nie było potrzeby książek. Książki są potrzebne, ponieważ nasza pamięć jest teraz, moc pamiętania jest bardzo uboga. Ktoś nie może pamiętać, ktoś musi zanotować. Dawniej, 5000 lat temu, nie było potrzeby książek. Studenci udawali się do mistrza duchowego czy nauczyciela. Dlatego jest to nazywane śruti. Język wedyjski jest nazywany śruti. Śruti znaczy słuchanie. To nie jest czytanie. Jedynie pobożni studenci będą słychać z właściwego źródła. Jedynie słuchając, oni wszystko zrozumieją. Oni nigdy nie zapomną tego. Ale w Kaliyudze to nie jest możliwe. Dlatego Vyasadev, całe zrozumienie wedyjskie, wiedzę, on zgromadził w książkach. Inaczej, wcześniej, tam nie było potrzeby książek. Moc pamiętania się zmniejszy. I łaska. Łaska się zmniejszy. Nawet jeśli ktoś przed tobą, ktoś jest zabijany, nikt nie będzie próbował mu pomóc. Co tu mówić o innych, kiedy tam są kłopoty, czy tam jest tak wiele. Ludzie powinni współpracować. Był bardzo dobry przykład naszych osób świadomych Kryszny w Melbourne. To było opublikowane. Tam był pożar w budynku i oni tak uciekali, krzyczeli. Nasze dziewczyny udały się tam i uratowali ich. A nikt tam nie poszedł. Dlatego to jest powiedziane. Jai Prabhupada. Jeśli ktoś jest świadomy Boga, świadomy Kryszny, wtedy inne materialne dobre cechy automatycznie się rozwiną. Te dziewczęta w naszej świątyni Melbourne, one nie były proszone przeze mnie czy ich prezydenta, idź tam i uratuj ich, ale z powodu ich dobrej woli one udały się tam i uratowały ich. I jakieś dziewczęta skoczyły tam na trzecie piętro i one pochwyciły to, co jest nazywane konopią. To było publikowane i bardzo docenione przez publiczność. Ideą jest, że ktoś nie może być łaskawy, dopóki nie jest wielbicielem.
tak zwana łaskawość pokazywana przez filantropów, humanitarystów, to jest wszystko fałszywe. Oni są humanitarystami, ale utrzymują rzeźnię. Czym jest ten humanitaryzm? To nie przemawia do ciebie, że zwierzęta są zabijane? Prawdziwym faktem jest, że bez zostania wielbicielem Kryszny czy Boga, nikt nie może być kwalifikowany z dobrymi atrybutami. To nie jest możliwe. Dlatego pisma mówią, spraw, żeby ludzie byli wielbicielami. Wtedy automatycznie wszystkie dobre cechy pojawią się. Następnie? Nitaj. Odkąd dharma czy zasady religii będą tracone, zanikały w proporcji 3/4, ten symboliczny byk stojący na jednej nodze jedynie, kiedy 3/4 populacji całego świata zostanie niereligijny, sytuacja zmieni się w piekło dla zwierząt. W wieku Kali bezbożna cywilizacja stworzy tak wiele tak zwanych religii, społeczności religijnych, w których osoba Boga będzie pośrednio czy bezpośrednio odrzucany. I tak takie niewierne społeczeństwa ludzi sprawią, że świat będzie taki nieodpowiedni do zamieszkania dla rozsądnej grupy osób. Te degradacje ludzkich istot w terminach co do proporcjonalnie do ich wiary w najwyższą osobę Boga. Osoby pierwszej klasy wiary to Vaishnavowie i Brahmini, później Kshatriowie, później Vaishyavie i Śudrowie, później Mlecchowie i Javanowie i ostatecznie Chandalowie. Degradacja ludzkich instynktów zaczyna się od Mlecchów, a etap życia Chandalów jest ostatecznym słowem w ludzkiej degradacji. Wszystkie powyższe terminy wymienione w literaturze wedyjskiej nigdy nie są przeznaczone dla jakiejkolwiek społeczności szczególnej czy narodzin. To są różne cechy ludzkich istot w ogólności. Tam nie ma kwestii prawa narodzin czy społeczności. Ktoś może zdobyć szczególne cechy przez swój własny wysiłek. I tak syn Vaishnavy może zostać mlecszą, czy syn Chandaly może zostać większym od Brahmina. To wszystko jest wszystko w terminach ich towarzystwa i poufnej relacji z Najwyższym Panem. Tak. Jeśli będziemy kwalifikowani jako Vaishnavowie czy wielbiciele, wtedy wszystkie dobre cechy automatycznie zamanifestują się w ciele. To jest celem ruchu świadomości Kryszny, że przyjmij ten ruch. Dla przykładu, jest tak wiele przykładów. To jest również jeden praktyczny przykład. W waszym państwie rząd wydaje miliony dolarów, aby zatrzymać nawyk intoksykacji, ale poniósł porażkę. Wkrótce, jak jakaś osoba przychodzi do świadomości Kryszny, on natychmiast to porzuca. To jest praktyczne. I nie może być jakiegokolwiek porównania z cechami naszych studentów, jakiegokolwiek porównania cech naszych studentów z jakimkolwiek religijną instytucją, czy jakąkolwiek szkołą, koledżem. Ty nie możesz mieć, ponieważ oni są wielbicielami. Wkrótce, jak zostaniesz wielbicielem, wszystkie dobre cechy. Dlatego, jeśli rząd podejmuje, przyjmie ten ruch poważnie i oni sprawią, że każdy będzie wielbicielem, wtedy wszystko będzie rozwiązane. Nie będzie potrzeby jakichś tych departamentów przestępczych czy więzień. Wszystko będzie skończone. Czy jak to się nazywa? Domy z alkoholem czy rzeźnie i wytwarzanie papierosów.
i ogłaszanie ich po dwóch stronach ulic. Chociaż to jest tam napisane, że to jest niebezpieczne, mimo to jest to niezwykle wielce ogłaszane i ludzie to palą. Te sprzeczne rzeczy mają miejsce z powodu bezbożności. Dziękuję Wam bardzo. Jaya Śrila Prabhupada, Jaya Acharya Deva.